Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony beauty boy Władek, czyli ja. I zapraszam was dzisiaj na ulubieńców kosmetycznych roku 2021. Makijaż już zamknęliśmy kilka odcinków temu, podlinkuję go wam pod spodem i gdzieś tutaj na górze. Natomiast dzisiaj kategoria pielęgnacja i jest tego bardzo, bardzo dużo. O ile w makijażu udało mi się zamykać w mniej więcej jednej, dwóch rzeczach, w każdej kategorii, tak tutaj tych rzeczy będzie zdecydowanie więcej. Także filmik na pewno będzie bardzo długi, ale też przez to postaram się nie przechodzić, wiecie, przez te kosmetyki jakoś bardzo dokładnie, zwłaszcza, że dwie z tych firm, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, chcę im poświęcić oddzielny odcinek, także niedługo się będą pojawiać również filmy na temat firm, o których wspomnę wam w dzisiejszym odcinku. Co chciałem wam jeszcze dodać? Pod spodem wam będę wszystko linkować, bo krzyczeliście na mnie w ulubieńcach makijażowych, że nic nie podlinkowałem, także tym razem wszystko wam podlinkuję pod spodem, więc jeżeli chcecie, możecie zaglądać do dołu, do opisu i przeglądać. Natomiast właśnie odpuszczę sobie wszystkie wstępy jeszcze dłuższe z tym, że o, 2001 rok minął tak szybko, bla, 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 bo tego naprawdę jest bardzo dużo, także przechodzimy wprost do kosmetyków. No więc tak samo jak w makijażu, postarałem się wam tutaj przygotować kosmetyki pielęgnacyjne z każdej kategorii, jaką ja na sobie używam, jaka mi się skojarzyła, o jakiej pamiętałem. Część rzeczy używam nadal, część rzeczy używałem na przykład na początku roku 2001, część rzeczy są nadal w użyciu, część rzeczy zużyłem w ilości kilku opakowań. Ja wam oczywiście będę na temat tego wszystkiego mówić, natomiast zaczniemy być może od toników i mam tutaj dla was parę propozycji, także tak jak mówię, w każdej kategorii będzie tego sporo i zaczniemy być może od moich dwóch totalnych ulubieńców numer jeden i to będą toniki ze Skintry. Mam tutaj tonik Skintra Everything What Your Skin Will Love i jest to tonik taki prebiotyczny, który ja bym nazwał raczej takim bardzo lekkim serum nawilżającym i kojącym. To był dla mnie przede wszystkim produkt, który ja uwielbiałem wtedy, kiedy na przykład moja cera była taka przewrażliwiona innymi elementami mojej pielęgnacji, bo ja w mojej pielęgnacji, zauważycie to zresztą oglądając cały filmik, jeżeli będziecie chcieli ze mną zostać oczywiście, zauważycie, że ja bardzo mocno stawiam na przede wszystkim złuszczanie. To jest coś, co sprawia, że moja skóra wygląda najlepiej, później inne składniki aktywne, ale złuszczanie jest naprawdę na wysokim poziomie u mnie. Tak więc ten tonik, wtedy zawsze, kiedy się czułem, że troszeczkę za mocno moją cerę zjechałem, to on był właśnie jednym z takich punktów ukojenia w mojej rutynie pielęgnacyjnej. Jest genialny, ma w sobie, już wam czytam, bo oczywiście nie pamiętam, poza tym, że ma prebiotyki, ma niacynamid, ma azeloglycynę, ma ferment z grzybów, tak? O ile się nie mylę. W każdym razie tonik jest napakowany właśnie takimi pielęgnacyjnymi, kojącymi moim zdaniem składnikami, bo on naprawdę na moją cerę bardzo pozytywnie wpływał w tym sensie, że po prostu ją koił i dodatkowo delikatnie nawilżał. Natomiast drugi tonik, i to jest tonik jakby numer jeden moim zdaniem z toników właśnie złuszczających po tej stronie takiej mocnej, ale też delikatnej jakby równocześnie. Zaraz wam powiem dlaczego. Jest to Bright Toner i jest to tonik właśnie z kwasami, który ma być tonikiem złuszczającym. To ja, zresztą zobaczycie, że wszystkie w sumie następne toniki są również takie same. Natomiast co jest wyjątkowego w tym toniku i dlaczego ja go lubię, to dlatego, że jest to tonik całoroczny. Co mam tutaj na myśli? Tutaj zostały zastosowane takie kwasy, które nie są fotouczulające, więc nie ma żadnego problemu, żeby nawet używać tego toniku latem, rano, wieczorem, jak często wam skóra na to pozwala, jak często wasza skóra czuje się z tym komfortowa i w każdym razie ten tonik nie będzie w żaden sposób was uczulać, ani na słońce, ani ogólnie jakoś mocniej uwrażliwiać. Także dlatego to jest taki mój numer jeden. Tak czytając z góry listy, mamy tutaj kwas migdałowy 5%, tranexamic, nie jestem dobry w nazwy, także przepraszam, tranexamic acid 2%, kwas koniak i witaminę C w 1%. Także to jest też mój bardzo, bardzo ukochany tonik. Ja aktualnie jestem tutaj na drugim opakowaniu w, można powiedzieć, 1/3 mi została, natomiast ta buteleczka jest tutaj totalnie pusta, muszę sobie otworzyć nową, ale czekam z otworzeniem nowej, aż zużyję ten tonik tutaj. Pozostałe toniki, które mam, które są również genialne, jeżeli chodzi o złuszczanie, to będą na przykład, tylko że te toniki już są bardziej tradycyjne, jeżeli chodzi o tą kwestię, bo już nie są całoroczne, lub znaczy ja używam zawsze toników złuszczających przez cały rok, ale po prostu stawiam na filtr przeciwsłoneczny. Dobra, może wywalmy już, skoro się zająknąłem, wywalmy może kwestie filtrów przeciwsłonecznych z tego filmu. Jedyny filtr, który ja uznaję i który jak na razie do mnie przemawia, to jest filtr Holika Holika, zwłaszcza ten w tej nowej wersji SPF 50, to jest Aloe Soothing Essence.
bardzo lekki produkt, który mogę używać pod makijaż i który tego makijażu mi nie psuje, a to jest mój must have, no w sensie to musi dla mnie tak się zachowywać filtr przeciwsłoneczny, jeżeli on mi psuje makijaż, no to ja go po prostu używać nie będę, więc ten się idealnie sprawdza pod makijaż. Dodatkowym jego atutem dla mnie osobiście jest jego lekka konsystencja, na tyle lekka, że on w żaden sposób nie dodaje żadnego jakby ponadprogramowego nawilżenia, więc jak używam go solo, to moja skóra się czuje nawet przesuszona. Dlaczego uważam to za dobrą rzecz? Dlatego, że mam bardzo dużo innej pielęgnacji, która ma w sobie inne jakby składniki aktywne, na których mi zależy i nie chciałbym tej skóry przeciążać, więc dzięki temu, że ten krem jest tak lekki, no to jestem w stanie sobie właśnie pod niego używać też tej mojej normalnej pielęgnacji i z niczego nie zrezygnować, żeby twarz nie była, wiecie, za tłusta. Także genialny, genialny filtr przeciwsłoneczny. A skoro już mamy filtry przeciwsłoneczne z głowy, no to możemy dalej rozmawiać o rzeczach, które są fotouczulające, bo będę miał tutaj i retinol, i będę miał witaminę C, no i właśnie te nasze toniki kwasowe. No więc zacznijmy być może od tego, który lubię najbardziej, wśród takich naprawdę już moim zdaniem mocniejszych, to będzie Glycolic Exfoliating Toner z Good Molecules. I tutaj tak naprawdę Wam nie do końca jestem, wiecie, w stanie mówić coś odkrywczego na temat tych toników, o których będziemy mówić zaraz, dlatego że one wszystkie po prostu polegają na tej samej jakby zasadzie. Zawierają w sobie kwasy BHA, przede wszystkim kwas glikolowy najczęściej jest zawarty w tego typu tonikach. No i Good Molecules jest jakby moją ulubioną opcją po prostu, dlatego że mi się najfajniej sprawdzała. Natomiast też bardzo, bardzo dobrą opcją i w sumie nie wiem, czy nie lepszą, ale może powiedzmy, że lubię je na równi, to będzie tonik złuszczający, oni to w sumie nazywają jako właśnie złuszczacz, jako taki płynny peeling, przepraszam za mój język. Natomiast jest to dla mnie normalnie tonik, bo można go używać właśnie codziennie. Jest to tonik z Paula's Choice i tutaj mamy 2% BHA, no oni to właśnie nazywają jako Liquid Exfoliant, ale on jest bardziej oparty na akurat tutaj kwasie salicylowym, bo on jest wyszczególniony na opakowaniu. On jest też świetny na pory. Ja zużyłem na razie tylko tą małą buteleczkę, natomiast w zapasie już mam tutaj taką dużą, pełną, którą również mam zamiar zużyć, jak zużyję moje dwa otwarte toniki złuszczające na chwilę obecną, bo właśnie mam otwarty ten tutaj, no i mam, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, otwarty Bright Toner. Jeszcze dwa toniki, żeby już zamknąć ten temat, które zużyłem, ale tutaj mam nowa opakowanka. Została mi miniaturka toniku Glow Oha Dark Spot Toner z kwasami AHA. To jest również Ole Henriksen, tak samo. A nie, przepraszam, to jest Ole Henriksen. Myślałem, że to jest to samo, ta sama marka. To nie jest ta sama marka. Z jednej strony mamy Ole Henriksen, z drugiej strony mamy Paula's Choice, ale to też jest opcja złuszczająca. Na tej samej zasadzie, tylko że tutaj mamy kwas glikolowy. No i jeszcze jeden kwas właśnie glikolowy, tonik. Tutaj mamy akurat już polską markę, to jest Olivia Plum. Tak mi się wydaje, że to jest polska marka, a przynajmniej napisy są po polsku. Tonik Halo. To też jest opakowanko, które ja już zużyłem i to jest moje nowe zapasowe. Wyciągnąłem specjalnie z lodówki, żeby Wam pokazać. I to jest też tonik, który ja mam włożony w mój box taki pielęgnacyjny, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja zostałem w zeszłym roku ambasadorem Cosibelli, dlatego też najwięcej linków po prostu pod spodem dam Wam z Cosibelli, no bo oni mnie, wiecie, wspierają nie tylko finansowo, ale też są dla mnie po prostu bardzo kochani i bardzo, bardzo mili. No i zaraz Wam powiem, bo mam właśnie trzy takie zestawy kosmetyków na stronie Cosibelli. To właśnie mam ten tonik włożony razem z mydełkiem do oczyszczania twarzy, zaraz o oczyszczaniu twarzy porozmawiamy, z mydełkiem do oczyszczania twarzy z Good Molecules, mamy tam maseczkę do twarzy i mamy tam, słuchajcie, jeszcze destruktor, to jest taki peeling kwasowy, który również Wam za chwilkę pokażę. Skoro już rozmawiamy o boksach, to Wam na przykład taką miniaturkę wrzuciłem do kolejnego boksu, w której znajdziecie Serum Reviver i krem prebiotyczny Let Your Skin Drink Up ze Skintry i niesamowitą po prostu moją ukochaną maseczkę Supreme Lamp z Bielendy Professional, natomiast to oczywiście Wam za chwilkę wszystko pokażę też. A Bright Toner znajdziecie w moim ulubionym boksie, który zrobiłem, który zawiera w sobie ten sam krem, co poprzedni boks, znowu ze Skintry, ale mamy tutaj jeszcze dwa produkty z Good Molecules, czyli Yerba Mate Eye Cream i kolejny raz będzie ta kostka myjąca, którą po prostu kocham. Natomiast właśnie, niestety nie pokażę Wam żadnych produktów do oczyszczania twarzy tak jakby fizycznie, dlatego że wszystkie zostały przeze mnie zużyte, coś co używam aktualnie, moim zdaniem nie zasługuje na to, żeby pokazywać w tym odcinku, także wszystko po prostu muszę omówić z pamięci, mam
parę z tych rzeczy wyciągniętych właśnie na ekranie tutaj na moim iPadzie, żeby Wam o tym opowiedzieć. No więc w każdym razie to będą tak naprawdę przede wszystkim produkty z Good Molecules i przede wszystkim Wam polecam i kochałem w tym roku kostki myjące właśnie z tej marki. Oni mają dwie wersje. Jedna jest nawilżająca, oczyszczająca, a druga jest po prostu taka bardziej oczyszczająca. Czyli, że jedna jest do cery suchej, druga będzie do cery bardziej mieszanej i tłustej. Ja Wam powiem szczerze, że ja mam cerę mieszaną, ale byłem w stanie jakby z sukcesem używać obu tych kostek i są przegenialne. Oczywiście nie mogę Wam ich pokazać, dlatego że kostka po prostu w trakcie mycia znika. No i niestety ja zużyłem w tym roku trzy takie kostki. Jedną właśnie oczyszczającą, zwykłą i dwie te nawilżające. Ja między nimi powiem Wam szczerze, że większej różnicy nie widzę. Moim zdaniem one obie pięknie doczyszczają cerę. Przy okazji one nie zawierają w sobie żadnego mydła. Pomimo, że to jest niby kostka, która wygląda jak mydło, to mydła tam w tych produktach nie ma. Także one nie są absolutnie jakby wysuszające, ale są genialnie oczyszczające. Także bardzo, bardzo Wam polecam i to jest naprawdę taki produkt, który mnie zmiótł i te kostki kocham nad życie. Jeżeli widzieliście mój filmik sprzed kilku lat o tym, kiedy po raz pierwszy się spotkałem z marką Good Molecules, no to tam też już miałem to mydełko i uwielbiałem już od tamtego filmu. Ogólnie też ja powiem Wam szczerze, że ja jestem za tą markę tak troszeczkę wewnętrznie odpowiedzialny, bo to ja bardzo mocno Cosi Belinelle mówiłem, żeby oni wprowadzali te produkty na stronę, bo nie ukrywam, one były w jakiejś tam ilości, ale nie był to cały asortyment, więc takich, wiecie, trochę popchnąłem do tego, mówiłem im, że to jest naprawdę świetna marka, proszę wprowadźcie ją. No i cieszę się, że jest. Drugim produktem, który właśnie też był z Good Molecules, który świetnie mi się sprawdzał, który był takim moim produktem do oczyszczania, jeżeli chodzi o pielęgnację poranną, bo jest też bardzo delikatny, to był Rose Water Daily Cleansing Gel. No i to był właśnie taki żel z wodą różaną, który był po pierwsze bardzo wydajny. To pudełeczko mi się wydawało, że jest takie nieduże, to jest tylko 120 ml, ale naprawdę mała pompeczka wystarczała na to, żeby świetnie sobie poradzić właśnie z umyciem całej twarzy razem z szyją. Czasami pod prysznicem ściągałem sobie na klatkę piersiową. To samo robię z tymi bydełkami, świetnie się nimi myję. Też na przykład plecy czy klatkę piersiową, jeżeli potrzebujecie takiego oczyszczania delikatniejszego niż zwykły żel pod prysznic. Natomiast co chciałem powiedzieć na ten temat? Ta wersja z kolei, właśnie ten Rose Water, dla osób bym polecał, które mają bardziej cerę delikatną, bo on jest tak cholernie jakby właśnie no delikatny, dosłownie. O ile te mydełka oczyszczają tak moim zdaniem bardzo dokładnie i lubię je na przykład na wieczór, kiedy wykonywałem makijaż albo po prostu jestem po całym dniu, to wiem, że one ze mnie ściągną wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o ten żel z wodą różaną, no to jest właśnie taka delikatniejsza wersja dla osób albo z bardziej suchą i wrażliwą cerą, albo dla kogoś, kto po prostu nie potrzebuje takiego mocnego oczyszczenia. Ja stricte lubiłem go właśnie o poranku. Natomiast dlatego, że ja jestem raczej po tej mocniejszej stronie oczyszczania twarzy, no bo jednak dużo makijażu na sobie lubię nosić. Tak więc jeszcze jest jeden produkt, który Wam bardzo, bardzo polecam i będzie to Eva Clar Foaming Gel La Roche-Posay. Znowu jest to produkt, którego nie mam, który zużyłem, ale który lubię mieć zawsze w zapasie. Teraz akurat go nie mam, bo używam jakby innych rzeczy na bieżąco, ale przez bardzo wiele lat i powiem Wam, że dosłownie przez ponad 10 lat, tak, to już będzie spokojnie 10 lat, użyłam konkretnie tego żelu i to jest właśnie też bardzo dobrze oczyszczający produkt, chyba najbardziej, najmocniej oczyszczający produkt ze wszystkich, jakie miałem. I jego polecam już tak stricte do cery mieszanej albo tłustej, bo naprawdę jakbyście mieli cerę bardziej w kierunku normalnej i bardziej do suchej, no to myślę, że on będzie, może być dla Was za mocny. Natomiast to jest też bardzo, bardzo taki stricte i po prostu aż nie chcę powiedzieć, że obdzierający ze wszystkiego żel do twarzy, bo nie uważam, żeby on jakoś obdzierał moją skórę z bariery hydrolipidowej, chociaż z drugiej strony też, tak jak mówię, mam cerę mieszaną, także ona jakby naturalnie nie ma z tym większego problemu. Natomiast to jest też mój taki must have, zwłaszcza jak potrzebuję zmyć jakiś makijaż artystyczny albo też umyć ciało, to jest genialny produkt. Także to są moje cztery ulubione produkty do oczyszczania twarzy. Natomiast tak jak powiedziałem, tego żelu Eva Clar lubię też czasami, żeby domyć makijaż. Natomiast mój taki ulubiony produkt do demakijażu to jest mydełko Melt Away Balm Cleanser z Recibo. On jest chyba o zapachu mango, o ile się nie mylę. Natomiast to jest moje już drugie opakowanie. Jestem już w
ponad połowie, także będę musiał sobie zrobić zapas. Chociaż nie wiem, czy nie spróbuję czegoś innego, bo w tym roku próbowałem też kilku innych mydełek, masełek do demakijażu, przepraszam, natomiast zawsze wracam z powrotem do tego, bo to mi się po prostu najzwyczajniej najlepiej sprawdza i też uważam, że jest całkiem wydajne, bo wcale go niedużo potrzeba, moim zdaniem jest też dość pojemne, bo to jest zaskakująco duża butelka, jak na większość tych, chociaż nie, to jest 100 ml, w takim razie to po prostu aż takie duże mi się wydaje, ale w takim razie po prostu jest bardziej wydajne niż większość innych mydełek, które mam, a naprawdę bardzo fajnie domywa taki moim zdaniem delikatny makijaż. Nie powiedziałbym, że kiedy na przykład testuję na sobie tusze do rzęs, żeby je włożyć do kuferka, żeby on jakoś najłatwiej z nimi radził, ale później zawsze jakby po tuszach do rzęs i tak używam właśnie jednego z tych mocniejszych produktów do oczyszczania, czy to był żel Effaclar, czy to były te mydełka, no i wtedy mi się wszystko ładnie domywało, natomiast taki codzienny makijaż, to absolutnie on sobie z tym radzi. No i dodatkowo, tak jak mówię o tych filtrach, no to żeby właśnie dobrze zmyć filtr przeciwsłoneczny, no to przeważnie potrzebujecie jakiegoś olejku albo masełka, no i właśnie to masełko służyło mi do tego, żeby też przy okazji zmyć filtr przeciwsłoneczny, niezależnie od tego, czy nosiłem makijaż, czy też nie. Także bardzo, bardzo Wam polecam i to w tej kategorii masełek jest mój jedyny produkt, który chcę Wam pokazać. Natomiast tak, jeżeli chodzi o oczyszczanie jeszcze, to moja pielęgnacja na tym się nie kończy, bo ja złuszczanie skóry też zaliczam jakby do etapu oczyszczania, także pokażę Wam parę takich moich maseczek i peelingów kwasowych, które mi się bardzo fajnie sprawdzają do tego, żeby właśnie pozbyć się nadmiaru naskórka na skórze. Coś, co mogę używać dość często, coś, co mi się również bardzo fajnie sprawdza pod prysznicem, to jest proszek z pineapple extract, exfoliating powder. To jest puder, proszek z pineapple, co to było? Ananas. Z enzymem z ananasa, także on właśnie rozpuszcza bardzo delikatnie na skórek, on jest w postaci proszku, wysypujemy go sobie na rękę, mieszamy razem z wodą i wtedy właśnie go używam na twarzy, żeby delikatnie ją złuszczyć. Przy okazji on bardzo ładnie dmywa twarz, także używam go zawsze na o poranku, no i wtedy pod prysznicem, mało tego, że twarz nim myję, to myję nim jeszcze oczywiście klatkę piersiową, szyję i plecy, no i przy okazji on służy mi po prostu jako taki mój produkt oczyszczający, wtedy zamiast zwykłego żelu, no i używam go właśnie parę razy w tygodniu. On poza enzymami właśnie z ananasem ma witaminę C, też jest tutaj puder ryżowy, żeby właśnie delikatnie rozjaśnić, rozświetlić i złuszczyć na skórek. Natomiast czasami mam ochotę też na takie, wiecie, złuszczanie granulkowe. Wiem, że to nie jest najlepsze. Wiem, że jeżeli na przykład macie wrażliwą cerę albo cerę z trądzikiem, z niedoskonałościami, to może to Wam te jakby problemy zaostrzyć. Także to na pewno nie jest dla wszystkich. Natomiast moja skóra jest taka, że jest w stanie przyjąć dość dużo i właśnie ona wymaga sporej ilości złuszczania i czasami właśnie przepadam za takim złuszczaniem przy pomocy drobinek. No i tutaj mam tak. Gam Arde Home, dokładnie nie wiem, jak się czyta ta nazwa, to dostałem kiedyś właśnie od Cosibelli w paczce i jest to taki właśnie, on mi się kojarzy z takim trochę jakby solnym czymś, bo to jest takie, dobra, nie chcę Wam tego pokazywać, bo będę za chwilę w tym brudny, ale to jest takie białe, mleczne właśnie z takimi drobinkami jakby rozmiaru soli, one nie są jakieś ultra małe, także on jest w stanie nam nie za dokładnie spolerować tą cerę, ale właśnie takie największe, jeżeli mam jakieś miejsca suchości, może nie suchości, tylko właśnie takiego martwego naskórka, który mi się gdzieś nazbiera, to on to fajnie właśnie tak ściera. Natomiast coś, co ma takie już mini drobinki, co jest w sumie takim podwójnym produktem, bo to jest i peeling enzymatyczny i właśnie taki drobinkowy jednocześnie, bo możemy go zostawić na chwilkę na twarzy, żeby on właśnie tymi enzymami również zadziałał. Jest to marka Youth to the People i to się nakłada na zwilżoną twarz, zostawia się właśnie na parę minut, żeby zadziałały te enzymy, ale przy okazji te drobinki, które nam tą twarz też polerują i ścierają ten martwy naskórek, akurat w tym tutaj peelingu są już takie ultra delikatne, co mi się również bardzo, bardzo podoba, no i używam tych peelingów na zamiennie, kiedy chcę takiego peelingu drobinkowego. A jeżeli chodzi o peelingi już stricte kwasowe, no to mam tutaj z kolei albo destruktor ze Skintry, albo linia peeling AHA. Tutaj mamy sporo tych kwasów. Oba te peelingi są cholernie mocne. Naprawdę są cholernie mocne. Tutaj w Skintrze będziemy mieli w destruktorze Mandelic Acid 20% i to jest chyba właśnie jeden z produktów w moim boksie. Mamy Tranexamic Acid 2%, Koniak Acid 1% i witaminę C 1%. Także największy
największa ilość kwasu czy tego złuszczacza to jest ten peeling migdałowy, przepraszam, kwas migdałowy, 20%, no i znowu przez to, że to jest kwas migdałowy, który nie jest uczulający na słońce, to znowu jest to peeling całoroczny, więc dla mnie on ma przewagę, wiadomo, nad innymi peelingami, przez to, że można go używać po prostu cały czas i się nie bać tego, że nam słońce zrobi krzywdę. Natomiast tutaj mamy już nie peeling całoroczny, dlatego, że on ma wiele innych kwasów w sobie, ma kwasów migdałowych 10%, a natomiast pozostałe 20% kwasów, jakie się znajdują w środku, to jest kwas winowy, kwas glikolowy, kwas mlekowy i kwas cytrynowy. Także dwa bardzo, bardzo fajne jakby produkty złuszczające, jeżeli chodzi o kwasy. Ale mam jeszcze jeden produkt, który właśnie również używam do złuszczania naskórka. I tutaj przejdziemy sobie tak bardzo powolnie czy zgrabnie do kategorii maseczek. Dlatego, że mam tutaj eksfoliującą maskę z witaminą C. I ja ten produkt kocham nad życie, dlatego też jest również w boksie, dlatego że to jest naprawdę przecudowna maseczka, która działa cuda, jeżeli chodzi o to, jak nasza skóra wygląda, bo owszem, ona złuszcza, ale moim zdaniem ta witamina C, która tutaj jest zawarta, robi coś innego. Trzymamy tą maseczkę na twarzy przez 20 minut i ona w taki bardzo piękny sposób rozjaśnia, ujednolica koloryt. Także to jest taka moja maseczka, którą również lubię mieć w kuferku, bo też będę mówić Wam o produktach, kosmetykach, które lubię mieć w kuferku. To jest maseczka, którą lubię mieć w kuferku i czasami nakładam moim klientom, również męskim klientom, którzy mają taką skórę, wiecie, taką grubą, która nie chce fajnie przyjąć makijażu. Wtedy przeważnie, bo tą maseczkę też lubię nosić w kuferku, wtedy przeważnie łączę te dwie, jeżeli ktoś ma naprawdę taką grubą skórę, to akurat mówię o stricte mężczyznach, żeby ją ładnie jakby zmiękczyć, żeby ona przyjmowała też fajnie makijaż, bo jak skóra jest niezadbana, to ona nie przyjmuje makijażu tak jak bym tego chciał. Natomiast ta właśnie tutaj maseczka, mało tego, że robi to zmiękczenie i delikatnie tą skórę złuszcza, to właśnie ta witamina C koi wszystkie zaczerwienienia moim zdaniem i ta cera wygląda od razu o wiele bardziej jednolicie. Także to jest takie moje coś, co używam często przed filmikami, żeby skóra wyglądała lepiej i na jakieś właśnie takie okazje, gdzie chcę wyjść i chcę, żeby mi skóra naprawdę wyglądała w najlepszy sposób, jak tylko się da, to jest maseczka, po którą sięgam. Także to jest mój totalny hit i bardzo, bardzo Wam polecam. Bielena Professional ma co prawda jeszcze jedną maseczkę, którą po prostu kocham nad życie i to są takie maseczki do rozrabiania na własną rękę w postaci proszku, algowe. Oni mają bardzo dużo różnych wersji, natomiast ja tutaj mam taką z witaminami B3, B5, B6, C i E. Natomiast z tego, co się dowiedziałem, to też pod te maseczki warto jest nałożyć sobie jakiś serum, bo ona go jeszcze mocniej wepchnie Wam w skórę do środka. Natomiast one też są niesamowicie kojące podczas aplikacji, bo one są takie chłodzące, zastygają do takiej przyjemnej, gumowej jakby maski, coś co można, wiecie, jak to są takie maseczki peel-off, które się tak ściąga z twarzy, tylko że one przeważnie, te, które są zazwyczaj dostępne w sklepach, są takie, że one ciągną, wiecie, praktycznie jak takie paski do peelingu. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, że łapiemy ten koncept, który Wam próbuję przekazać. Natomiast to z twarzy schodzi po prostu, jakbyśmy materiał jakiś zdejmowali, tak? Czyli że ona się nie przykleja w ogóle do twarzy. No i co jest wyjątkowego w tych maseczkach takich algowych, to, że je można aplikować na usta, na oczy, na brwi, na, wiecie, na rzęsy i one też dzięki temu działają na miejsca, które normalnie przy pomocy maseczek trzeba omijać. A to możemy nałożyć i to właśnie ani nie ciągnie za brwi, ani nie ciągnie za rzęsy. Ja byłem przerażony trochę, żeby to właśnie nałożyć na brwi i rzęsy, bo już nieraz trafiłem maskami innymi peel-off na te miejsca i to nie było najprzyjemniejsze, zdejmowanie maseczki z tamtego obszaru. Natomiast tutaj nie ma żadnego stresu, ona pięknie schodzi i wszystko jest tak fajnie odżywione, ukojone, uchłodzone. Jakby to jest taki mój rytuał pielęgnacyjny, który robię nawet nie tylko po to, żeby zrobić sobie, wiecie, dodatkowy jakiś krok pielęgnacji, tylko to jest tak przyjemne i relaksujące, że Wam bardzo serdecznie polecam. No i jeszcze dwie takie maseczki, które bardzo lubię z gotowych. To są już maseczki glinkowe, które pomagają troszeczkę ukoić moją nadprodukcję sebum. Jedną mam z Recibo. Niestety jest caluteńka, zużyta. Wczoraj ją zużyłem do końca. All Clean. Takie maseczki zużyłem dwie. To jest maseczka z glinką, natomiast ona nie jest bardzo mocna. Także cery suche również będą mogły z niej skorzystać. I tak samo jest z tą. Tutaj mamy akurat fioletową maskę z Asoa, która również niestety została ze mnie zużyta do końca. Ona bardzo, bardzo ładnie wygląda. Taka jest metaliczna, można powiedzieć, fioletowa na skórze. No i ona jest nawet ogólnie przeznaczona do cery suchej i wrażliwej. I obie te maseczki zapewniają oczyszczanie skóry. Coś, na czym mi bardzo, bardzo zależy. Także
Z maseczek to by było tyle. Jeszcze do takich jakby zabiegowych rzeczy wrzuciłbym olejek wyciskany na zimno z nasion róży, tak to się chyba mówi, rose hip seed oil, tak, z nasion róży, olejek wyciskany na zimno. Jeżeli w ogóle wiecie, to róża ma naprawdę, przynajmniej olejek z róży, zwłaszcza takiej wysokiej jakości, ma zbawienne właściwości, jeżeli chodzi o skórę, jeżeli chodzi o taką regenerację, odnowienie i obronę skóry przed czynnikami środowiska zewnętrznego. Tu mamy taką malucieńką buteleczkę, 13 ml z marki Good Molecules, ale to jest moim zdaniem jeden z takich olejków różanych na najwyższym poziomie, bo on jest pozyskiwany przede wszystkim w etyczny sposób. Oni bardzo się chwalili właśnie tym, że to jest taki naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom, kiedy wypuszczali to w launchu. Ja to mam właśnie z czasów, kiedy byłem na liście PR tej marki. Ale ogólnie dla mnie to jest taki wielozadaniowy kosmetyk. Ja go uwielbiam używać właśnie w dni, kiedy przede wszystkim mam mega problematyczną cerę, która jest wysuszona innymi zabiegami, podrażniona. Wtedy nakładam to jako ostatni krok pielęgnacji, żeby po prostu wszystko ukoić. Czasami używam tego solo, czasami używam tego na końcówki włosów, żeby je, wiecie, delikatnie poprawić. I powiem Wam tak, jestem co prawda bliżej końcówki, ale mam ten olejek od ponad roku. Albo od momentu, kiedy on został wypuszczony. On jest naprawdę bardzo, bardzo wydajny i dosłownie jedna kropelka, dwie kropelki wystarczą Wam na to, żeby, wiecie, wklepać go w całą twarz, więc Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam. Nawet nie po to, żeby używać na co dzień, tylko żeby mieć go pod ręką jako taki właśnie na wszelki wypadek, nie wiem jak to powiedzieć, taki nie ingerencję. Jak przejeżdża karetka, to jest interwencję, żeby to był taki produkt na interwencję. Ja go tak traktuję i może dlatego też jest aż tak wydajny dla mnie, ale jest bardzo, bardzo przyjemny. Dla wielbicieli maseczek w płachcie mogę Wam zaproponować maseczki z Shinto Care. Tak się chyba czyta ich nazwa. Ja ogólnie powiem Wam, że miałem wszystkie maseczki jakby z tej serii w płachcie, z tej marki. Zostały mi tylko i wyłącznie trzy. Będę musiał sobie też zrobić uzupełnienie. Każda ma inne właściwości. Każda jest do jakiegoś innego zadania, no bo dlatego tych rodzajów jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast właśnie z maseczek w płachcie, których w tym roku używałem, te mi się sprawdzają najlepiej. Nie chcę się jakby skupiać konkretnie nad każdą, zwłaszcza, że nie mam już wszystkich pod ręką. Natomiast właśnie tak jak mówię, czy to będzie rozjaśnianie, czy to będzie oczyszczanie, czy to będzie nawilżanie, no to właśnie najchętniej sięgam po te maseczki z tej marki. O ile się nie mylę, to też jest polska marka, a ma bardzo fajny właśnie design, grafikę. No ogólnie te maseczki do mnie, jeżeli chodzi o te w płachcie, przemawiały najbardziej. I słuchajcie, porozmawiajmy sobie jeszcze na szybko, zanim przejdziemy do moich serów do twarzy, kremów pod oczy, o takich produktach do ciała i do włosów, które lubiłem używać w zeszłym roku. No i jeżeli chodzi o włosy, to przede wszystkim moją miłością są odżywki z Anwen. Tutaj mam takie zużyte mniejsze tubeczki, które można kupić w zestawie. Na Cosibelli znalazłem takie właśnie zestawy trzech konkretnych masek. Tutaj mamy emolientową, proteinową i humektantową, właśnie złączone w jedną parę, bo z tego we włosach dobry nie jestem, ale z tego co się dowiedziałem, to właśnie nasze włosy od czasu do czasu potrzebują tych wszystkich trzech jakby rodzajów odżywek, tych protein, humektantów i emolientów, w zależności od tego, jak wasze włosy się czują w danym momencie. No i właśnie można kupować te odżywki osobno w postaci 200 ml opakowań, albo dorwać je w zestawie i mieć wszystkie trzy w opakowankach po 100 ml. Mi ta opcja do dorywania ich, wiecie, naraz najbardziej odpowiada, bo moim zdaniem, wiecie, nie trzeba się zastanawiać i wszystko przyjeżdża w jednym opakowaniu. Trzeba tylko sobie skategoryzować, jakby poznać swój typ włosa, bo to też jest coś, co odkryłem w tym roku, że włosy mogą być średnio porowate, wysoko porowate, nisko porowate, i od tego zależy też, jaki produkt najlepiej na nich się będzie sprawdzać. No i właśnie marka Anwen zmiotła mój świat pod tym kątem, bo ich jakość jest niesamowita, a też przy okazji mają ogromny wybór, jeżeli chodzi właśnie o kosmetyki do różnego typu porowatości włosów. I jeszcze kończąc mówienie o włosach, też bardzo lubię ich szampony.
Ja tutaj mam co prawda dwa takie mocniejsze szampony jakby peelingujące. Jeden to jest szampon peelingujący Mintab z miętą, który zawiera w sobie drobinki. I z tego to też się dowiedziałem w tym roku, że bardzo ważne jest robić raz na jakiś czas peeling skóry głowy, żeby włosy rosły zdrowsze i nie wiem, szybciej. No, ja widzę różnicę, jeżeli chodzi o moje włosy, także mam wrażenie, że to działa. To nie jest placebo. Zwłaszcza, że to są kosmetyki właśnie przeważnie pozbawione jakichś mocnych silikonów, o ile w ogóle tam są silikony. Wiem, że chyba możliwe, że nawet ich tam nie ma. I w każdym razie to nie jest taki efekt oblepienia czymś sztucznym, tylko to są naprawdę efekty włosów, które zostały zadbane przez pielęgnację, która nie polega na tym takim udawanym ulepszeniu. Mam nadzieję, że to ma sens to, co mówię. A drugi peeling, jaki mam, albo szampon, jaki mam, to jest szampon kawowy enzymatyczny. No i jeszcze trzeba do tego mieć, do tych takich mocnych szamponów, najlepiej jakiś taki bardzo, bardzo delikatny szampon. Ja nie pamiętam, jak mój szampon się nazywa i on mi się skończył i ja wyrzuciłem to opakowanie. Chociaż wiecie co, zobaczę w śmietniku, bo wydaje mi się, że wyrzucałem niedawno. Sprawdzę, czy jeszcze jest. Okej, okay. Nie, niestety nie mam tego szamponu, ale wkleję Wam zdjęcie, bo nie pamiętam, jak się nazywa. No, aktualnie używam czegoś, czego nie jestem za bardzo zadowolony, także tamtego Wam nie pokazuję. Jeżeli chodzi o mycie ciała, tutaj widzę, że też chyba nie zabrałem tej rzeczy, której potrzebowałem konkretnie zabrać, ale wszystkie produkty do mycia ciała są z Jope. Akurat tutaj Wam przyniosłem mydło do rąk do mycia, bo chciałem Wam też powiedzieć, że ja mam też wszystko inne, jeżeli chodzi o jakby mycie zarówno naczyń, tak właśnie jak i rąk, mam z Jope i bardzo, bardzo mi się sprawdzają te kosmetyki, natomiast nie wiem, czemu nie zabrałem ani żelu do mycia higieny intymnej, ani takiego do mycia ciała po prostu. No ale są z Jope, bardzo Wam serdecznie polecam. Tak samo jak mi się bardzo fajnie sprawdzają ich kremy do rąk. To jest moje opakowanko, jak widzimy, jest już na wykończeniu. Fajne metalowe właśnie pudełeczka i te kremy są takie, moim zdaniem, na wpół treściwe. Ja nie lubię takich kremów do rąk, które są mocno oblepiające, że je czuć, wiecie, tak mega długo na rękach. Nigdy nie lubiłem tego uczucia, chociaż powoli się przyzwyczajam dzięki właśnie używaniu tego kremu. Natomiast moim zdaniem on też nie jest takim kremem, który jest ultra, ultra lekki, który natychmiast się wkłania i nie zostawia nic po sobie. On zostawia po sobie taką warstewkę, po prostu moim zdaniem taką, którą ja jestem w stanie tolerować. Także mi się bardzo, bardzo podoba. 98 składników pochodzenia naturalnego. Miałem tutaj konkretnie regenerującą wersję, natomiast oni mają chyba 3 albo 4. Także Wam polecam. Natomiast jeżeli chodzi o balsamy do ciała, to mam tak naprawdę trzy opcje. Dwie opcje są z Veoli Botanica, bo ja po prysznicu zacząłem używać ich olejków do ciała. Tutaj mam akurat Aroma Body Therapy, który jest z rozmarynem, o ile się nie mylę, i ma być to przy okazji olejek ujędrniający. I on jest dość ciekawy w zapachu, bo on pachnie jak taka włoska kuchnia. Tak jakbyście właśnie spędzili dzień w włoskiej kuchni, jest bardzo, bardzo przyjemny moim zdaniem. Natomiast moim zdecydowanym faworytem, i żałuję, że nie wybrałem sobie po raz drugi tamtego, który już zużyłem raz, to jest Veoli Botanica Enjoy the Calmness, olejek z płatkami róż. On przepięknie pachniał. Przepięknie pachniał i właśnie bardzo, bardzo fajnie nawilżał skórę. I powiem Wam, że się nawet przyzwyczaiłem do tego takiego olejowego uczucia na skórze, bo on tak fajnie zmiękcza i chroni tą skórę przed tym, żeby woda... No po prostu skóra jest po tym bardzo, bardzo, bardzo przyjemna, no i właśnie ładnie pachnie. Tutaj mówię włosko kuchnią, ale zdecydowanie faworytem jest ten olejek z różami, bo to jest dosłownie cudo. Ale jeszcze jest jeden olejek, który mi się wykończył niestety, także też Wam nie pokażę. Jest to produkt z linii i jest to balsam do ciała z mocznikiem. On też był świetny i przy okazji on miał taką lżejszą konsystencję, która bardzo fajnie i szybko się wchłaniała w moją skórę. Także to mi też odpowiadało w dni, kiedy chciałem, wiecie, szybko się ubrać, nie babrać się z niczym. Także to są moje takie dwie ulubione opcje, jeżeli chodzi o balsamy do ciała. Widzicie, mówiłem Wam, że tych kosmetyków jest dzisiaj bardzo, bardzo dużo i filmik będzie długi. No dobra. Sera do twarzy. I ja tutaj mam chyba parę powtórek. Większość butelek z tego, co widzę, jest pusta. Dużo z tych rzeczy mam w zapasie, jeżeli chodzi o skincare. Natomiast zacznijmy być może sobie od Good Molecules, bo tego mam najmniej. Discoloration Correcting Serum. To konkretne serum jest do przebarwień. To jest moja druga butelka tego serum. Jest bardzo, bardzo przyjemne właśnie, jeżeli czasami zdarza mi się nie poużywać filtrów przeciwsłonecznych. Na przykład teraz jestem na retinolu, ale stwierdziłem ostatnio, że prawie nie ma słońca i jakoś odpuściłem sobie używanie filtra przeciwsłonecznego. No i w tym momencie zacząłem zauważyć, że pojawiło mi się parę takich drobnych przebarwień. Niestety już na tyle szybko. No i to jest właśnie taki produkt, po który ja lubię sięgnąć.
po to, żeby tych przebarwień się pozbyć. Dlatego zakupiłem sobie drugą butelkę. Starą zużyłem już wtedy, kiedy ona została wypuszczona przez firmę Good Molecules, chyba w zeszłym roku. Natomiast teraz po to, żeby się podratować, to jest mój taki jakby też tak samo jak ten olejek, taki na wszelki wypadek, czy na jak to się, kurczę, znowu mi się zapomniało, taki na taką interwencję, to jest taki mój lek, można powiedzieć, na takie drobne właśnie przebarwienie, on mi się bardzo, bardzo fajnie sprawdza. Jeszcze serum, które mam też w sztuce, jeden to będzie serum z Pariens, to jest Wonder Face Cream. To są ogólnie kosmetyki, które ja kocham pod makijaż. To są kosmetyki, które znajdują się stricte w moim kuferku, jeżeli chodzi o makijaż na innych, ale też stoją u mnie w łazience i używam raz na jakiś czas. Jakby nie używam ich w ten sposób, że to nie są takie moje jedyne kosmetyki pielęgnacyjne, których używam codziennie i cały czas, ale zawsze jak mam ochotę, przepraszam. Ale zawsze jak mam ochotę właśnie na taki rytuał pielęgnacyjny, bo one niesamowicie pięknie pachną, mają jakby doznania, kiedy się je aplikuje, są takie bardzo luksusowo, wysokopółkowe, też bardzo mi się podobają te opakowanka. No i mało tego, że to serum samo w sobie jest bardzo przyjemne, to właśnie jeżeli chodzi o składniki, w sensie jest napakowane dobrymi składnikami, no to właśnie jest też takim serum, które mi się niesamowicie przyjemnie korzysta, jest takim moim guilty pleasure. Natomiast mi po prostu nie używam go jakby stricte jako jedynego mojego serum, dlatego że mi brakuje w nim takich rzeczy, które by na przykład bardziej moją cerę złuszczały, albo brakuje mi tej retinolu czy witaminy C. Tutaj jest bardzo dużo fajnych składników jakby przeciwstarzeniowych i takich kojących, nawilżających, ale mi czasami też nie tylko i wyłącznie o ukojenie i o nawilżenie chodzi, bo ja też, tak jak mówiłem na początku filmu, stawiam dużo na złuszczanie. Ale jeżeli Wam na przykład zależy przede wszystkim na nawilżeniu, ukojeniu i takich właściwościach przeciwstarzeniowych, no to wtedy może być to Wasze serum stricte. No i ja, tak jak mówię, uwielbiam go pod makijaż. I jeszcze coś, co nie jest serum, ale jest coś, co zaliczam w kategorii serum, bo no, ma taką jakby postać, ma taką buteleczkę, ale jest to coś, co mieszamy z naszym kremem do twarzy i zawsze musimy to zmieszać z kremem do twarzy. To są kropelki samoopalające i to jest moim zdaniem najlepszy produkt tego typu, jeżeli chodzi o samoopalacze do twarzy. Nie miałem jeszcze nigdy tak dobrego samoopalacza do twarzy. To jest napisane niby face and body, ale trochę szkoda mi by było tego używać na ciele. Jak widzimy, buteleczka jest niby prawie cała, ale to dlatego, że trzeba używać tylko i wyłącznie dosłownie kropelki, dwóch kropelek do tego, żeby twarz opalić. No i nie używamy tego codziennie, tylko tak naprawdę co drugi, co trzeci dzień. Ja aktualnie nie mam tego na sobie, także moja twarz jest blada, ale dlatego też jakby zużycie nie jest aż tak duże, bo nie używam tego, wiecie, za każdym razem. Ale jak już używam, to jestem cholernie z tego zadowolony, bo już po pierwszym dniu jest taki delikatny, ale zauważalny efekt, ale delikatny. Natomiast drugi, trzeci dzień, jeżeli tak, wiecie, używam dzień po dniu, to byłem w stanie sobie właśnie się wtedy podpiąć pod podkład z Klinika, który testowaliśmy razem na kanale, który był 16 w kolejce, jeżeli chodzi o numerykę kolorystyczną. Także naprawdę można się tym bardzo ładnie opalić i bardzo szybko. Ja mam tutaj go w odcieniu medium, on jest dostępny w Sephorze. Medium, czyli że średni, jest jeszcze jasna wersja i ciemna wersja. Także w zależności od Waszej karnacji albo od efektu, jaki oczekujecie, możecie sobie zakupić, wiecie, jeszcze są różne moce. Także to jest mój taki ulubiony produkt do opalania twarzy, bo jeżeli kojarzycie moje stories z wakacji, no to wiecie, że ja byłem ogromnym fanem pianek z Bitan i pianek z Everline Cosmetics do opalania ciała. Także Wam je również bardzo polecam. Jak tylko się zaczynają wakacje, to pewnie do nich wrócę. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe moje sera, które po prostu kocham też nad życie, to znowu będą sera ze Skintree. To są sera, które ja wrzucam do tych boksów moich pielęgnacyjnych, które robię z Cosibello i które mi się genialnie sprawdzają. Mam przed sobą dwie zużyte butelki serum Reviver i to jest moje ulubione serum, jeżeli chodzi o markę Skintree, bo to jest właśnie, słuchajcie, takie serum, które znowu jest produktem takim kojącym, który lubię używać w międzyczasie tych wszystkich innych produktów złuszczających, to jest które lubię używać na przykład przed retinolami. W każdym razie to jest takie serum, które moim zdaniem nie jakby nie podrażnia mojej skóry dodatkowo, ale przy okazji pięknie ją koi, pięknie ją nawilża, ale myślę, że najbardziej mi się kojarzy to właśnie z tym takim ukojeniem cery, takim
No tu jest napisane, że jest rewitalizujące, więc tak bym też go określił, takim po prostu odżywieniem, ale też w taki mega, mega spokojny sposób. Także tego serum używam najwięcej, mam zużyte dwie butelki i mam jeszcze jedną butelkę już w zapasie, także to chyba o czymś mówi. Light Your Skin to jest serum z witaminą C, mam tutaj witaminę 20%, witaminę E, hyaluronic acid i jeszcze inne rzeczy, ale witamina C w 20% jest tutaj najważniejszą rzeczą. Jest to znowu produkt, podobnie jak ta maseczka, jak go używam, wiecie, stale, no to pomaga mi w zredukowaniu jakby większości zaczerwienień. Moja cera jest bardziej ukojona, bardzo ładnie rozświetlona, rozjaśniona i powiem Wam, że ten skubaniec jest naprawdę mocny, bo ja mam, tak jak powiedziałem nieraz, cerę taką, której jest jak worek ziemniaków. Nic na niej tak naprawdę nie robi wrażenia i ja mogę używać bardzo mocnych produktów złuszczających, wiecie, mocnych retin... W sumie teraz już nie, bo odkryłem takie, które są za mocne dla mojej skóry i na które muszę uważać. No i właśnie chciałem powiedzieć, że mogę zawsze używać mocnych witamin C. No to ta jest taka, że jak się na przykład ogolę, to potrafi mnie zaszczypać. Żadne inne witaminy C mi tego nie robiły. Ta jest na tyle mocna, że ja potrafię ją wyczuć na twarzy, że ona mnie delikatnie szczypie. Natomiast nie jest to za mocne i ja ją bardzo lubię używać na dzień pod filtr przeciwsłoneczny, bo też z tego, co się dowiedziałem, jak się łączy witaminę C z filtrem przeciwsłonecznym, to one się nawzajem potęgują. Witamina C jest również nie tylko fajnym produktem, jeżeli chodzi o rozjaśnienie skóry, ale też wyłapuje wolne rodniki z powietrza, także ona, tak jak mówię, jest dodatkowo ubraną przeciwsłoneczną i bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam tą konkretnie, bo nareszcie mam takie serum, z którego jestem zadowolony, że ono nie jest takie, że wiecie, że o, mam tam kropelkę witaminy C, a reszta to są jakieś wypełniacze, tylko to jest naprawdę mocny skubaniec i dlatego go tak bardzo lubię. Mamy dalej retinol. Ten retinol zacząłem, jestem w jego połowie. Tutaj mamy tak naprawdę nie retinol, tylko retinal, czyli że mocniejszą wersję retinolu. Retinal 0,3%. Tutaj znowu jest witamina E, on jest ten retinol wyskwalanie zatopiony i mamy tutaj jeszcze olejek z nasion arbuza. Natomiast to jest podobnie jak ta witamina C i ogólnie produkty ze Skintry z czarnymi matkami są tymi mocniejszymi. To jest znowu skubaniec, który na mojej skórze zrobił wrażenie. Przeważnie mam tak, jak używałem jakiś retinoli na przykład z The Ordinary albo z innych marek, to miałem tak, że właściwie nie potrzebowałem przy mojej mocniejszej skórze. Wy oczywiście, jeżeli macie bardziej delikatną skórę, możecie odczuć różnicę, ale ja przy mojej mocniejszej skórze nigdy nie miałem takiego odczucia tego, wiecie, tego wprowadzania retinolu, że mi skóra podsycha. Bo tak się mówi przeważnie o działaniu retinolu na początku, że on potrafi skórę przesuszyć, zanim zacznie działać dobrze. No i ja przeważnie właśnie mogłem sobie pozwolić na to, żeby te wszystkie inne retinole tak czy siak używać codziennie, od razu na start i mi się nic takiego nie działo. No to przy tym Wam powiem tutaj, że użyłem go dwa razy i od razu praktycznie po tych dwóch razach pod rząd zacząłem widzieć to, że mi się skóra zaczęła przesuszać. Więc znowu jest to kolejny produkt z tych takich mocnych, które faktycznie na mojej skórze robią wrażenie. Także Wam bardzo polecam, bo będzie to produkt, który działa. Natomiast po prostu wprowadzajcie go stopniowo. Tak samo powiedziałbym o tej witaminie C. Spróbujcie ich stopniowo wprowadzać i myślę, że będziecie z nich bardzo, bardzo zadowoleni, bo to są moim zdaniem rzeczy, które autentycznie działają na moją skórę na pewno. Kremów do twarzy również mam dużo, również tutaj będzie królować Skintra, ale najpierw Wam powiem być może o dwóch kremach, które kocham, jeżeli chodzi o mój kuferek i jeżeli chodzi o mój makijaż. Nie tylko na sobie, ale przede wszystkim w kuferku. Będzie to Charlotte Tilbury Magic Cream. Nareszcie kupiłem sobie takie większe opakowanko niż tylko takie próbnikowe, bo przez większość mojego życia, nie wiem czy będę miał jej tutaj pod ręką, po prostu kupowałem sobie, wiecie co, takie malutkie buteleczki. Tutaj mam dwie po 7 ml. Zaraz znajdę... I trzecia jest w kuferku. Trzecia jest w kuferku, bo mam jeszcze trzecią i mam też pełno takich próbek, nawet tutaj leży jedna, zaraz sięgnę po nią, takich próbek, wiecie, w saszetkach, które sobie wyciskałem. Także ja od tego kremu byłem uzależniony przez bardzo długi czas, ale używałem go praktycznie cały czas z próbek. Teraz nareszcie sobie dokupiłem trochę większe opakowanie niż zazwyczaj. No i właśnie będę do niego też uzupełniać kolejne porcje po prostu z większego opakowania, bo planuję sobie wreszcie kupić też to pełnowymiarowe opakowanie. Natomiast to małe będzie komfortowe w kuferku. Natomiast bardzo świetny jakby starter, jeżeli chodzi o makijaż. W mojej pielęgnacji na co dzień go nie używam, moim zdaniem to jest za drogi do tego, ale pod makijaż jest świetny, do kuferka jest świetny, także jeżeli malujecie kogoś, bardzo serdecznie Wam polecam. Podobnie traktuję ten krem z Pariens Wonder Face Cream, natomiast ja go używam, mam też, to jest moja wersja z łazienki, bo mam wersję w kuferku, mam też wersję w łazience. Akurat jego również używam normalnie na sobie, już tego kremu mi nie jest szkoda. Podobnie jak serum, pięknie pachnie, daje takie
cudowne doznania sensoryczne. Nie wiem, czy to będzie widać, że tutaj jest już sporo ubytku. Mam nadzieję, że tak. A używam go od, no nie aż tak dawno, bo ta marka pojawiła się na rynku polskim nie za dawno. Jest dość nowa. Natomiast to jest też taki produkt, podobnie jak serum, który jest taki kojący, nawilżający, przeciwstarzeniowy też, ale właśnie on nie ma jakby takich za bardzo dodatkowych składników, takich jak ja lubię, czyli że retinol i witamina C. To są takie moje rzeczy, które najbardziej, na które najbardziej zwracam uwagę. Natomiast ten krem już bardziej mogę używać z racji na to, że właśnie w serach zazwyczaj stawiam na te składniki aktywne, a krem już dla mnie, jak jest takim zwykłym produktem nawilżającym i takim jakby chroniącym przed światem, to już dla mnie jak najbardziej ok. Także to bardzo, bardzo, bardzo mocno lubię i tak samo bardzo polubiłem tą nocną wersję. Aktualnie używam jej właśnie znowu wtedy, kiedy moja cera jest przewrażliwiona, przesuszona, bo czasami to się zdarza. Z tymi kosmetykami ze Skin 3 zacząłem sobie czasami to robić. Plus ja potrafię przesadzić, wiecie. Ja potrafię przesadzić, bo wiem, że moja skóra jest w stanie znieść dużo, ale jak ja sobie zaczynam robić jakieś zabiegi złuszczające praktycznie codziennie razem z jakimiś maseczkami, to no nawet ja potrafię moją skórę przemęczyć, także te takie kojące produkty też bardzo lubię. Zobaczmy, ile tego jest zużyte, bo jestem ciekaw. No w sumie mam nadzieję, że to widać, może pokażę Wam na przebitce. Uważam, że tego zużycia też jest już dość dużo. Bardzo, bardzo przyjemny krem, jeżeli chodzi o kremy nocne. Także powiem Wam, że Gosia Smelcerz zrobiła świetną robotę, jeżeli chodzi o swoją pielęgnację. Chciałbym, żeby na przykład w przyszłości wypuściła może właśnie jeszcze coś z tymi rzeczami, które ja personalnie bardzo lubię, to wtedy bym też po prostu szalał. Natomiast i tak szaleję i bardzo, bardzo lubię i używam stale. Przede wszystkim w kuferku, to jest genialne pod makijaż. Krem z retinolem, który również zużyłem już prawie w połowie, a jest to nowość, jest to Game Changer Pro z Recibo. Nie uważam w najmniejszym stopniu, żeby on był tak mocny jak to serum, gdzie ono jest, jak to serum ze Skin 3. Natomiast jak szukacie czegoś delikatniejszego, żeby dopiero się w retinol wprowadzić, można spróbować z tym. Ja mam go i lubię i używam, bo dostałem go w paczce PR, ale szczerze, gdybym ja osobiście miał w coś zainwestować i coś kupować po raz kolejny, Liquid Happiness serum z retinolem, z retinalem ze Skin 3. To jest mój jakby numer jeden. Natomiast kremy, które używałem też bardzo często w zeszłym roku, to są kremy Let Your Skin Feed On i Let Your Skin Drink Up ze Skin 3. Jeżeli chodzi o Drink Up, i właśnie wykończyłem kolejne opakowanie, także muszę sięgnąć. To są ogólnie wszystkie te butelki, które tutaj pokazuję, są puste, a mam jeszcze po przynajmniej jedną z tego Drink Up mam w lodówce na zapas i dzisiaj otworzę, bo dzisiaj zużyłem, a Feed On jest aktualnie, z tego co wiem, wyprzedany i ubolewam, bo to jest najlepszy krem tego typu, jaki miałem, ale zaraz Wam opowiem dlaczego i bardzo czekam, aż ten wróci do sprzedaży, bo na tym mi zależy najbardziej. Jeżeli chodzi o Drink Up, jest to taka lżejsza wersja kremu nawilżającego z marki Skin 3, która zawiera w sobie niacynamid. To mi się najbardziej podoba w tym produkcie. Jest też ferment z tych galactomites, to są chyba te właśnie grzyby. Jest azeloglicyna, są prebiotyki, no ale właśnie ten niacynamid jest moim zdaniem takim najfajniejszym składnikiem pod tym kątem, że jest to bardzo lekki krem, który jest świetny pod makijaż, lekki na dzień. Też jeżeli macie cerę bardziej tłustą albo mieszaną, on będzie też i na noc wystarczająco nawilżający. Także to jest taki prebiotyczny krem nawilżający, który jest moim zdaniem właśnie fajny dla cery mieszanej i tłustej. Dzięki temu niacynamidowi też dobrze wpływa na pory. Natomiast znowu, przez to, że ja tak często się przemęczałem tymi różnymi zabiegami, jakie na swojej twarzy robiłem, no to Let Your Skin Feed On to jest też prebiotyczny krem, ale on jest odżywczy, on jest o wiele bardziej treściwy, przy czym nie jest taki ultra tłusty, ale jest treściwy, zostawia taki film na twarzy, także to może się nie wszystkim podobać. Tutaj też są dodane ceramidy i mocznik, więc on naprawdę pięknie chroni skórę przed tym wszystkim, co się dzieje na zewnątrz. Używałem go z sukcesem pod makijaż, pod makijażem również się mi sprawdza, ale przede wszystkim kocham go na noc. To jest mój taki numer jeden na noc. Podejrzewam, że on właśnie będzie, jak tylko wróci na stronę i będę mógł go używać, będzie konkurować z tym kremem, który aktualnie używam na noc, bo jest przegenialny. Wysłałem go również mojej koleżance MRS Gaski, żeby go sobie przetestowała, bo ona właśnie mówiła, że ona poszukiwała jakiegoś kremu takiego treściwszego, nawilżającego na noc, ale też nie dajcie, no nie wiem, w każdym razie mówiła, że nie może nic znaleźć ciekawego. I ja tym kremem byłem tak zachwycony,
że mówiła: słuchaj, ja ci wyślę jedną buteleczkę. Trochę teraz żałuję, bo nie mam jak go używać. Ona zresztą też go już zużyła, ale stwierdziłem, że jak właśnie poszukuję czegoś takiego fajnego, a ja tym jestem tak bardzo zachwycony, mówię: dobra, stara, wyślę tobie w prezencie i powiedz mi, co myślisz. I powiedziała, że jest też nim zachwycona i że czeka. Powiedziała w ogóle do mnie, żebym jej koniecznie dawał znać, jak on już wróci, żeby ona mogła go złapać, bo jest genialny i że nigdy, to są jej słowa, cytuję, że nigdy nie miała tak fajnego kremu nawilżającego. I powiem wam, że ja się z tym zgadzam. Bardzo, bardzo dobry produkt. Przede wszystkim dla mnie na noc, taki ochronny, kojący, jak taki plaster, opatrunek. Dobra, produkty, jeżeli chodzi o skórę pod oczami, i będziemy kończyć. Tylko na szybko wam pokażę jeszcze balsamy do ust, no bo to nie jest aż tak ważne. Mam balsam do ust Lano Lips, ten taki najbardziej kultowy 101 Ointment, który dostałem z paczki PR w Sephorze. Zacząłem go używać niedawno, jest to lanolina. Tak naprawdę lanolinę możecie dostać o wiele taniej z innych marek, ale jeżeli jesteście ciekawi tego konkretnego produktu, no to mogę wam polecić, bo jest dobry. Ale produkt, który mi się bardzo podoba, też z tych droższych niestety, to jest Paula's Choice. To jest Hyaluronic Acid Peptide Lip Booster. Jest to bardzo, bardzo fajny balsam nawilżający usta ze skwalanem i on na końcu ma taki aplikator metalowy. I ja nigdy nie sądziłem, że to się przydaje gdziekolwiek indziej niż jeżeli chodzi o pielęgnację oczu, bo w kremach pod oczy jest to bardzo fajne. Ale powiem wam, próbuję sobie teraz wycisnąć, bo już mam końcówkę dosłownie jego. Ale powiem wam, że na ustach jest to też bardzo kojące, bardzo przyjemne, bo on zawsze jest zimny, a przy okazji tak pięknie, fajnie sunie po ustach, natomiast ubolewam, bo on mi się prawie już wykończył. Dosłownie muszę, wiecie, wyciskać końcówki, a jest mega, mega przyjemny. Natomiast coś, co jeszcze używam, co jest dla mnie takim produktem też bardziej jakby zabiegowym, można powiedzieć, i trzeba się do niego przyzwyczaić, żeby go zacząć używać, jest to pomadka do ust śliwkowa z witaminą A z Lale. Tej marki ogólnie nie za bardzo znam, ale dostałem to też w paczce kiedyś i zacząłem tego używać. Jestem, można powiedzieć, tak w jednej trzeciej tego produktu, w sensie w stopniu 1/3 zużycia tego produktu. No i powiem wam, że to jest coś takiego jak właśnie retinol do twarzy, tylko że na usta. No bo witamina A, tak jak wiemy, to jest właśnie retinol. No i powiem wam, że na początku, jak zacząłem używać tego kremu na ustach, to pomimo, że jakby wierzchnia warstwa była nawilżona, czułem takie przesuszenie. I przez pierwsze kilka użyć czułem faktycznie to, że moje usta niby są nawilżone, a niby są przesuszone. Czyli, że coś, co właśnie retinol mógłby robić. Przez ten taki, przez tą taką tłustałą konsystencję, no to ta wierzchnia warstwa nie wysychała i była zawsze nawilżona, bo tam coś się działo i tą skórę pielęgnowało, ale od spodu czułem od środka, że one są przesuszone. Po jakimś czasie mi od tego usta zaczęły pękać, ale wiedząc, że jeżeli chodzi o twarz, to retinol zachowuje się w bardzo podobny sposób, no to się nie zrażałem, bo ktoś mógłby się przestraszyć tego i po prostu ten balsam wyrzucić. Ja się tego nie zraziłem i używałem dalej, no i teraz już widzę różnicę w tym, że usta faktycznie są znowu z powrotem nawilżone. Natomiast ja tego używam w taki bardziej sposób prewencyjny, antystarzeniowy, no bo usta, tak jak wszystko, nam się będzie starzało, a sera wszystkie z retinolami zazwyczaj są używane tylko i wyłącznie na twarzy. Nikt nie aplikuje sobie, tak mi się wydaje, przynajmniej serum na usta. Więc to jest taki sposób, żeby używać tego typu kosmetyk, czy tego typu składnik właśnie na ustach. Także dlatego ja z nim zostaję i dlatego ja go używam bardziej. W sensie używam go dalej. Natomiast teraz kończymy nasz filmik produktami, jeżeli chodzi o skórę pod oczami. Używałem w tym roku dwóch serów do skóry pod okiem. Pierwsze z nich było z marki Basic Lab i ja tego produktu już nie mam, także nie mogę wam go pokazać, bo już go zużyłem jakiś czas temu, ale jest to ujędrniająca, nawilżająca kuracja przeciwzmarszczkowa pod oczy. Właśnie ta taka srebrna. Dużo osób widziałem, że ją pokazuje. Nieraz, że ją lubię. Wiem, że też Basic Lab bardzo dużo swoich treści sponsoruje, ale uważam, że to jest akurat bardzo, bardzo fajne i przyjemne akurat serum, które zużyłem w całości i być może zaopatrzę się w nową buteleczkę, jak już wykończę tą, którą mam teraz, bo tutaj z kolei mam z Chitone Care też serum właśnie do okolicy pod oczy, tylko że w bardzo dużej pojemności, bo to jest 30 ml, tamto serum miało 15 ml, było bardzo wydajne, no ale to jest jeszcze bardziej wydajne, chociaż powiem wam, że jak na tak krótki poziom używania, ja go mam mniej więcej tutaj, na tym poziomie, no ale wiadomo, używamy dosłownie mniej niż kropelka na jakby oboje oczu. Także takie coś zużyć, to naprawdę będzie wyzwanie. W ogóle dla mnie zużycie kremu pod oczy w jakimś szybkim tempie, to jest wyzwanie. No ale parę w tym roku mi się udało zużyć. W każdym razie, dlaczego mi się podoba to konkretne serum? Dlatego, że ono zawiera w sobie witaminę C.
i kofeinę. Przeważnie sera pod oczy zawierają na przykład tylko i wyłącznie kofeinę i to ma pomóc właśnie, żeby rozjaśnić skórę pod okiem. No i to jest jak najbardziej fajne, ale nie widuję za dużo ser, które zawierałoby jeszcze witaminę C dodatkowo. Także to jest taka bardzo fajna opcja, jeżeli chcemy rozjaśnić tą skórę pod okiem, pozbyć się troszeczkę zasinień, żeby ona wyglądała na bardziej żywą i zdrową. Także witaminę C właśnie też, żeby poruszać, jakby pomóc tam z naczyniami krwionośnymi, żeby one były odporniejsze właśnie na to, na te zasinienia, żeby tam krew się troszeczkę lepiej ruszała, ta kofeina też pomaga. Jakby to jest fajny produkt właśnie po to, żeby tą skórę pod okiem odświeżyć, nie odżywić. To jest moim zdaniem za lekko konsystencja, tak odświeżyć i pobudzić. Natomiast to jest dla mnie typowe serum, na które ja później nakładam normalnie krem pod oczy. No i z kremów pod oczy takie dwa, które mi się najbardziej spodobały. Tutaj mam akurat miniaturkę, muszę sobie dokupić pełne opakowanie, ale to jest 5 ml. W ogóle bardzo fajne, jeżeli chodzi o Paula's Choice, że ona bardzo dużo swoich produktów sprzedaje w miniaturkach. Tak jak to ten tonik do twarzy chociażby. Jeszcze miałem taki krem z retinolem od niej. No i tutaj mam krem pod oczy, natomiast tutaj mamy 5 ml, to jest 1/3 opakowania i ja go używam już od kilku miesięcy. Nie za każdym razem, nie codziennie, ale używam go od kilku miesięcy i nadal tutaj coś jeszcze jest. Także to jest bardzo wydajna pojemność. W każdym razie to jest anti-aging eye cream, który ma być produktem przeciwstarzeniowym. Natomiast krem, który zużyłem w dwóch opakowaniach, w sensie w dwóch. Jestem jakby w jakimś tam stopniu zużycia mojego drugiego opakowania, już jedno zużyłem, to jest Good Molecules Yerba Mate Eye Gel. To jest właśnie coś takiego nawilżającego, ale również pobudzającego. Ja tego kremu już używałem nawet wcześniej, zanim zacząłem używać tego, że z Shinto Care Serum, właśnie po to, żeby też tą okolicę pod okiem trochę pobudzić. Bardzo lubię ten krem, też go wrzuciłem do jednego z moich boksów, żebyście sobie spróbowali, jeżeli go sobie zakupicie. Właśnie jest fajny, bardzo delikatny i przyjemnie nawilża, ale nie podrażnia w żaden sposób, także mi się bardzo podoba. No i też takim fajnym, ale jest bardzo lekki. Dobry pod makijaż, to jest taka żelowa konsystencja. I z takich lekkich, żelowych, nawilżających konsystencji też mi się bardzo podoba z Timeless Skincare Hydrating Eye Cream. Tutaj jestem już chyba bliżej końcówki, ale ciężko mi to stwierdzić, bo to jest opakowanie Airless, także nie wiem, ile go tam w sumie tak naprawdę zostało. Mamy tutaj Hyaluronic Acid, czyli że kwas hialuronowy i Matrixyl 3000, przepraszam. No i to jest właśnie taki produkt już też bardziej antystarzeniowy, ale mocno nawilżający. Natomiast wszystkie z tych kremów, bo to jest taka moja preferencja, jeżeli chodzi o skórę pod oczami, jest raczej po tej lżejszej takiej konsystencji żelowej, która się wchłania w skórę i nie zostawia jakiejś mocno tłustej warstwy, natomiast jak lubicie coś, co zostawia taką tłustą warstwę, co jest takie bardziej treściwe, no tutaj będzie w takim razie dla Was Wonder Eye Cream. To jest, chciałem powiedzieć korektor, to jest krem, który jest doskonały pod makijaż, do którego się pięknie przykleja korektor w ogóle, na którym się pięknie nosi korektor pod oczami, także to jest też coś, co używam aktualnie w kuferku. Wyrzuciłem wszystkie inne kremy, jeżeli chodzi o kremy pod oczy z kuferka, to jest taki mój stricte produkt do używania na klientkach. Ale właśnie mam też moją własną wersję w łazience i ja go lubię znowu w te dni, kiedy się za bardzo wymęczę, przesuszę albo po prostu mam ochotę na coś takiego mega treściwego, to jest takie masełko, to jest już takie bardzo treściwe. Także jak macie suchą cerę, to myślę, że ten może Wam się o wiele bardziej spodobać niż te wszystkie poprzednie. Znowu mamy sporo składników antystarzeniowych, no i wtedy ja bym na przykład połączył to z tym serum z witaminą C i wtedy mamy tę witaminę C, którą bardzo lubię i Wam polecam. Przy okazji mamy ten aspekt takiego otulenia skóry nawilżeniem. Dobra, starałem się lecieć szybko przez te produkty, ale było ich bardzo dużo, także ja już wiem, że ten filmik będzie pewnie prawie godzinny, za co Was przepraszam, ale tych produktów było bardzo dużo, więc też się cieszę, że udało mi się Wam tak dużo pokazać. Słuchajcie, w tym odcinku, żeby już nie przedłużać Wam, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików oglądać więcej, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dziś, no i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!